codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Jezus spędza całą noc na modlitwie. Przed Nim trudna decyzja, kogo wybrać. Tych najlepszych, nieskazitelnych, świętych. Nie wiem, według jakich kryteriów wybierał 12 apostołów, ale można by było zarzucić Jezusowi jego wybór. Żadnego kapłana, żadnego rabina, żadnej inteligencji z ówczesnego środowiska. Pierwszy z powołanych jest Piotr, który później powie: nie znam tego człowieka. Ostatni z listy apostołów jest Judasz. Tego przedstawiać chyba nie trzeba. Myślę, że wybrane grono nie jest zbyt ciekawe. Po wyborze 12 Jezus szedł z góry razem z apostołami. I tam został otoczony poprzez ogromny tłum. Apostołowie, uczniowie, chorzy, grzesznicy, opętani. Każdy pragnął Jego dotknąć, a On każdego uzdrawiał. Oto Kościół Jezusowy. Kościół prawdziwy, bo nie idealny. Kościół grzeszny, poraniony. A w tym Kościele ja, moja rodzina, przyjaciele, moja parafia, księża, biskupi, papież. Są w nim zdrajcy, gorszyciele, święci, mądrzy, głupi. Kościół, który upada. Kościół, który wie, że jest grzesznym. Właśnie dlatego pragnie dotknąć Jezusa. Właśnie dlatego wybiera Jezusa, bo grzeszny. Ewangelia dzisiaj mówi: cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Jezus powie w Ewangelii: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzięki Ci, Jezu, za to, że powołałeś grzeszników, bo gdybyś wołał tylko sprawiedliwych, co by było ze mną? Życzę Ci miłego i błogosławionego dnia.